Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier bei einer neuen Ausgabe von The Chronicles of Myrtana Acholos. Wir sind hier im Schurkennest angekommen. Und haben schon mit einigen Leuten gesprochen, haben dieses geile Schwert hier bekommen, was wir auch schon zum Glück tragen können. Und wir reden jetzt mit Hiero, einem Novizen des Wassers. Mal gucken, was er uns zu sagen hat. Bist du neu hier? Jesteś nowicjuszem? Aż tak to widać? Jestem, ale nie masz chyba zamiaru pobiec zaraz do klasztoru, co? Zastanowię się. Ej, no zrozum. Chciałem tylko zaznać trochę przyjemności. Jestem jeszcze młody, a ojciec już mnie wysłał do klasztoru. Ogólnie nie mam nic przeciwko temu pomysłowi, ale to trochę za wcześnie. Ja naprawdę wrócę. Tylko jeszcze kilka dni tutaj pobędę. Ale wrócę, obiecuję. Dobra, przestań marudzić, bo ze strachu narobisz pod siebie. Czyli mnie nie wydasz? Dzięki wielkie. Okay, irgendwie ist der aus dem Kloster abgehauen und hierher. Okay, und er will ein paar Tage wieder zurück. Was machst du hier? Co tutaj robisz? No wiesz, chciałem się trochę zabawić. Ojciec wysłał mnie do klasztoru tak szybko, że nawet nie zdążyłem pobyć z kobietą ani napić się czegoś konkretnego. Nie mógłbym spokojnie zacząć nauk, dopóki bym tego wszystkiego nie spróbował. Okay, der wollte einfach mal sein Leben ein bisschen entspannen und diesem Klosteralltag entkommen, glaube ich. Lass uns handeln. Pohandlujmy. Was verhandelt er denn? Was kauft er denn? Was verkauft er denn? Anfängerring, Mana-Schaden, ja, so ein bisschen Zauberkrams hier. Aber gut zu wissen. Wie bist du aus dem Kloster geflohen? Jak udało ci się uciec z klasztoru? Od razu uciec. Miałem nazbierać trochę ziół dla jednego z mistrzów. Wrócę po prostu trochę później. Pewnie nikt nawet nie zauważy. Boję się tylko, że ktoś mnie tutaj rozpozna i doniesie magom wody, gdzie jestem. Ale musiałem to zrobić. Mam nadzieję, że było warto. Oj, było. Musisz koniecznie poznać dziewczyny Oskara. Są niesamowite. Mi niestety zaczynają kończyć się pieniądze. Ale jeśli ciebie stać, to polecam. Okay, also der ist ja gekommen, um sich mit den Prostituierten zu vergnügen. Ehrlicher Typ auf jeden Fall. Wie ist das Leben als Anfänger? Wie ist das Leben für einen Anfänger? Wahrscheinlich für einen Novizen hier. Du kannst mir was über Magie beibringen. Ach nö, alles gut. Ja, in der Stadt können wir uns ja nicht mit Mädels vergnügen. Mal gucken, ob wir es hier können. Aber erstmal, ich suche einen bestimmten Kerl. Szukam pewnego faceta sporych rozmiarów. Podobno mówią na niego duży Ben. Czego chcesz od Bena? Wiesz, że zabiłby cię samym spojrzeniem? Co masz na myśli? Narobiłbyś w gacie i tyle by z tego było. Bez urazy. Gość wygrał w 4 turniejach z rzędu. Załóżmy, że chciałbym się z nim spotkać. Możesz mi pomóc? Gadałeś już z Cortezem? Tak. To pewnie wiesz, że ma on tu bardzo dużo do powiedzenia. Cortez może ci otworzyć każde drzwi w naszej przystani, jeśli na to zapracujesz. Na twoim miejscu spróbowałbym też wyzwać kilku tutejszych na pojedynek. Może nie zaprowadzi cię to bezpośrednio do Bena, ale ułatwi ci przeżycie. Musisz pokazać, że potrafisz się bić, to nikt nie będzie próbował wejść ci na głowę. Jeśli zwrócisz na siebie uwagę, to może nawet Proximo obniży ci wejściową opłatę, gdy już rozpocznie się miejscowy turniej. Ale do tego zostało jeszcze sporo czasu. Póki co wygląda na to, że jedynym sposobem będzie pomoc Corteza. Okay, also wir können unsere Reputation im Lager steigern, wenn wir uns mit den Leuten hier prügeln und ja, ist quasi das Söldnerprinzip von Onas Hof, ne? Den Leuten zeigen, dass du was kannst. Und dann respektieren die dich auch so, ist halt klar. Warum liegt eine Leiche in deiner Taverne? Czemu w twojej karczmie leży trup? Nawet mi nie przypominaj. Cortez już dawno miał kogoś przysłać, żeby się tym zajął. Tymczasem czekam i nie mogę go nawet wywalić, bo wielki kapitan musi się dowiedzieć, kto zabił tego pijaka. Das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Also, der wartet darauf, dass Cortez jemand schickt, der den wegräumt? Warum machst du das nicht selbst? Wer bist du? Kim jesteś? Na imię mam Oskar. Przypłynąłem na tę piękną, przeklętą wyspę razem z Cortezem. No dobra, nie przypłynąłem. Rozbiliśmy się. Teraz prowadzę karczmę, więc jeśli chcesz się czegoś napić, to uderzaj do mnie lub do Vincente. Nasza Lorietta słynie z tego, że nigdy nie brakuje w niej atrakcji. Dodatkowo staram się zawsze mieć w ofercie jakieś ciekawe błyskotki. Lorietta. Okay, jest, ich glaube, diese Efeu da hinten. Lorietta? Hey, ty. Rosita? Was kannst du besser als Tara? Czym jesteś lepsza od Tary? A co? Nie.
nie możesz się zdecydować? Schämst du dich nicht für deine Arbeit? Wie geht's dir? Jak leci? Na klientów nie narzekam. A ostatnio trafiła mi się nawet klientka. Eine weibliche Kundin, oho. Hey, Larry, wer bist du? Ey, tanz mich mal nicht an hier. Ist das Bier hier gut? Dobre, tu mają piwo? Całkiem dobre, ale najbardziej to lubię wino. Jestem Larry, też jesteś tu od niedawna? Podoba mi się ten brak straży. Wiesz, od razu człowiekowi lżej, kiedy nie musi oglądać się za siebie na każdym kroku. Czujesz się tu bezpiecznie? Nie jest to najbezpieczniejsze miejsce na świecie, jeśli o to pytasz. Można tu spotkać kilku naprawdę groźnych facetów, ale jeśli wiesz, jak sobie radzić... A ty wiesz, tak? Jakoś mi się udaje. Chociaż jest taki jeden, który nie daje mi spokoju. Mówią na niego Rębacz. Przez niego kończą mi się pieniądze. No, ale to nie jest twoje zmartwienie. Okej, wie wär's mit dem kleinen Duell? Co powiesz na mały pojedynek? Co takiego? Dlaczego mielibyśmy się bić? Podobno w przystani szacunek można zdobyć przy pomocy pięści. Coś w tym jest. Może dlatego nie mam go jeszcze zbyt wiele? Nie jestem typem człowieka, który lubi codzienne mordobicie. Ale w tym miejscu to wręcz obowiązek. Rębacz zbyt wiele razy dał mi popalić. Mały trening się przyda. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Okay, warte mal. Ich glaube, der will mit Fäusten kämpfen. Und ich bin nicht voll geheilt. Führen wir den Kampf aber nicht in der Arena durch? Das fände ich irgendwie sinnvoller. Hey. Okay, lass uns prügeln. Hab ich Bock. Los geht's. Jestem gotów. Walczmy. Dobrze. Chodź za mną. Ach so, wir gehen dafür in die Arena. Ah, ich verstehe. Warte mal, habe ich einen kleinen Dolch an dieser Rüstung? Yo, ich habe einen kleinen Dolch an dieser Rüstung als Textur. Das ist ja mega geil. Der raucht hier Sumpfkraut, der Novize. Geiler Typ. Warte mal, wo gehen wir hin? Ich dachte, wir gehen in die Arena. Wo geht der hin? Zaczynajmy. Niech wygra lepszy. Tylko nie bierz tej walki na poważnie. Ja, natürlich. Ich dachte, es ist ein Faustkampf, Alter. Ja, keine Chance natürlich. Oh nein, ich hab ewig nicht gespeichert. Eine halbe Stunde. Ach, egal. Hoffentlich nimmt er mir die Waffen nicht weg und das Gold nicht. Okay, gut. Wo kommt denn der Sound jetzt her? Der Song, der passt ja jetzt gerade gar nicht, Alter. Jednak potrafię. Ha. Gdybyś chciał jeszcze kiedyś poćwiczyć, to wiesz, gdzie mnie szukać. Tylko zabierz ze sobą piwo. Toll, Alter. Der hat jetzt halt einfach gewonnen, weil ich dachte, wir kämpfen mit Fäusten. Und ich war jetzt nicht schnell genug, um die Waffe zu wechseln. Egal. Aber cool, dass die Rüstung einen Dolch hat. Das ist ja richtig cool. Och Mann, ich wollte den Song hören. Ich wollte diesen Song hören, der da jetzt gerade anfing. Ich sollte jetzt mal ganz dringend speichern hier. So wie ich mich gerade einschätze. Ah doch, ich habe doch hier gespeichert gerade. Egal. Habe ich jetzt diesen Kampf verloren, meinetwegen, dann ist das halt jetzt so. Das war jetzt auch nicht der wichtigste Kampf. Es sind ziemlich viele Workshops. Und irgendwie Kleinzeugs. Sumpfrattenhaut, boah. Naja, was man nicht alles braucht, um Waffen herzustellen und Rüstung und so. Ah, hier sind wir quasi wieder am Eingang des Lagers, ich verstehe. Thiago, wer bist du eigentlich? Hä? Was ist das? Das ist eine Wache von der Stadt? Hey, Kollege, gdzie tak pędzisz? Poczekaj! Byłbyś może tak miły i poratował biednego człowieka kilkoma monetami? Ach, komm, 20 gold, was soll's. Jasne, czemu nie? Na zdrowie. Bardzo jesteś wspaniałomyślny.
Dziękuję. Wenn ich mir so seine Waffe angucke, glaube ich, dass er mir ziemlich einen Arsch aufgerissen hätte im Duell. Guck mal, wir haben schon ein bisschen was von dem Gold zurückgeholt. Und Dietriche dafür. Ej, czego tu szukasz, łachudro? Albo dobra, będę miły, żebyś w gacie nie narobił. Coś za jeden? Marvin, tylko tędy przechodziłem. I pewnie zainteresował cię widok tej zbroi, co? Tak, byłem kiedyś strażnikiem i mój kumpel Gregor również. Należy to do przeszłości, więc dobrze ci radzę. Nie patrz z takim zaciekawieniem, bo zgubisz oko. Okay, das sind, Deserteure. Du bist dabei, sie selbst zu verlieren, Klugscheißer. Boah, ich weiß nicht, ob ich gegen die Leute kämpfen will, aber komm, ich habe jetzt den ersten Kampf gescheut, also werde ich den jetzt mitnehmen. Zaraz sam je zgubisz, cwaniaczku. No proszę, mamy tu bohatera. Natürlich sind die alle Meister hier. Ich überlege echt, diese Rüstung zu kaufen. Boah, ein Schlag und ich bin down. Boah, wie er das überlebt hat, der Lacker. Alter Schwede, wie knapp war das denn jetzt bitte, ey? Soul haben wir hier noch. Boah, das war ultra mies knapp, Alter. Oh shit. Ey, ich muss echt drüber nachdenken, mir eine bessere Rüstung zu kaufen. Für 1500 da von diesem Einhändler-Dude. Zaskoczyłeś mnie, młody człowieku. Masz niezły cios. Trzymaj, zasłużyłeś na kawał pieczystego. Okay, ein paar Tassenschlangen. Ja, ich muss die Leute hier zusammentreten. I can't try to fight Larry Image. Victory is from my duel with Morty. Also ich muss mich mit den Leuten hier kloppen, um Ansehen zu erringen. Die haben einen Ork als Gefangenen. Sag mir bitte, dass es einer ist, den ich kenne. Ich kann ihn leider nicht ansprechen. Kann ich den mit der Waffe anvisieren, um zu sehen, wie der heißt? Nee, geht leider nicht. Schade. Ah, Gregor ist denn. Die haben eine Frau hier. Inhaftiertes Mädchen. Hey, ty. Odejdź, nie wolno ci ze mną rozmawiać. Gerfe, du darfst nicht mit mir reden. Okay. Sehr interessant. Hey, ty. Wynoś się stąd. Czemu ten idiota w ogóle pozwolił ci przejść? Dobra, koleś. Nie ma tu nic do oglądania, jasne? Okay, Gregor. Erstmal bestehlen. Wer ist in deinem Käfig? To jest w waszej klatce. Nie twój interes. A jeśli nie chcesz wylądować z nożem pod żebrami, to spadaj stąd. Wie geht's dir? Co u ciebie? Nie zawracaj mi głowy, smarku. Okay, gegen den können wir aber nicht kämpfen. Alles klar. Es scheint hier so eine Art Warnlager, Gefängnis, Verwaltungszentrale zu sein. Ich weiß auch nicht. Ich kann die nicht anquatschen und ich kann das Ding auch nicht öffnen. Und den Ork, den kann man auch nicht rauslassen. Oder so. Sehr interessant. Vielleicht wird der Ork nochmal interessant werden. Das ist wirklich ein wilder Mix aus... aus Piratenzuflucht, Sumpfgebiet, Jakendar-Banditen. Das ist wirklich, als ob man die Piraten von Jakendar mit ins Banditenlager geworfen hätte von Jakendar. So ein Mix ist das hier. So fühlt sich's an. Aber fühlt sich gut an, ist eine interessante Erfahrung. Leonardo? Nee. Erstmal auf den Tisch stehen. Du siehst nicht aus wie der Rest der Leute hier. Nie wyglądasz jak pozostali mieszkańcy tego miejsca. Bo w przeciwieństwie do nich nie jestem bandytą, tylko przedsiębiorcą. Dbam o to, by złoto w zdrowy sposób krążyło od ręki do ręki w całej przystani. To właśnie dzięki temu ta banda morderców jeszcze się nie pozabijała. Można więc powiedzieć, że jestem skarbnikiem samego Corteza, jak i całego tego obozu na bagnie. Also quasi Schatzmeister von Cortez, alles klar, macht Geschäfte. Wie kontrollierst du den Goldhandel hier im Lager? W jaki sposób kontrolujesz obrót złota?
Pożyczam naszym chłopcom złoto na procent i decyduję o lokalnych cenach najpotrzebniejszych towarów. Przede wszystkim zajmuję się organizacją turniejów. Co to za turniej? To wydarzenie, jakiego nie zobaczysz nawet w samej Myrtanie. Najlepsi wojownicy z całej okolicy co kilka miesięcy walczą o wygranie pokaźnego stosu złota. Krew i wino leją się wtedy strumieniami, a uczta po turnieju czasami trwa nawet kilka dni. Póki co data następnego nie została jeszcze zapowiedziana. Okej, okay, also die schlagen sich gegenseitig die Fresse an und dann feiern sie. Gefällt mir. Wie geht's dir? Jak leci? Młody, nie zawracaj mi głowy. Jestem zajętym człowiekiem, w przeciwieństwie do ciebie. Viel beschäftigter Mann. Wenn du wüsstest, was ich so erledigen muss hier, ey. Sehr interessant mit so einem großen Tarpzelt hier, ist auch cool. Leonardo DiCaprio. Bist du Fischer? Jesteś rybakiem? Zgadza się. Tutaj to całkiem opłacalne zajęcie, bo nie mamy zbyt wielu źródeł żywności, niezależnych od zewnętrznych dostawców. Mała rada. Jeśli jesteś tu nowy, to uważaj z takim zagadywaniem innych. Większość tylko czeka na pretekst do rozruby. Ale ja już jestem za stary na takie coś, więc się nie martw. Okay, ich beklau den erstmal, er scheint nett zu sein. Sehr gut, verkaufst du Fisch, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen? Żyjesz ze sprzedaży ryb? Tak, nie mam z tego góry złota, ale wystarczy. Nie głoduję, mam się czego napić. Mogę od ciebie coś kupić? Jasne, daj znać, jak będziesz czegoś potrzebował. Zawsze mam trochę rypa, może i miska zupy rybnej się znajdzie. Okej, okay. Ich habe Lust Fisch zu essen. Mam ochotę na rybę. Wybierz sobie najładniejszą. Okej, okay, der hat ein paar Fisch im Bierteig. Interessant. Das kennen wir schon. Geräucherter Kräuterfisch, den nehme ich auch mit. Cool. Oh, der hat Muscheln. Die sind zwar teuer, aber ich brauche die fucking Perlen. Aber ich kann das Geld gerade nicht ausgeben dafür. Ich kann das Geld leider gerade nicht ausgeben dafür. Ich muss überlegen, ob ich mir diese bessere Rüstung kaufe. Deshalb, ich kann gerade nicht das Geld dafür ausgeben, aber ich verkaufe mir so ein bisschen Kram. Gefüllter Beutel. Zahlung für die letzte Weinlieferung im Hafen. Fassen Sie das besser nicht an. Seltsame Münze. Ah ja, das muss ich für Antonio vor. Ich habe nur noch 5 Dietriche, das ist verdammt schlecht. Ja, den fasse ich besser nicht an, aber den fasse ich an. So. Die Pfeile kann ich in Bolzen umwandeln, das ist gut. Okay. Wer bist du? Jesteś tu chyba nowy, prawda? Musisz być całkiem rozgarnięty, skoro jeszcze żyjesz. Nie rozmawiałeś jeszcze z Berterem, prawda? Nie miałem okazji go poznać. Świetnie, wręcz idealnie. Ten stary drań zaszedł mi za skórę. Chciałbym, byś pomógł mi się na nim zemścić. Chcesz, żebym go zabił? Co? Nie, gdzieżby. Można powiedzieć, że ja i Berter mamy taką swoją grę, gdzie próbujemy zrobić sobie nawzajem coś zabawnego, pomysłowego i najlepiej bolesnego. Bertera nie ma aktualnie w przystani, ale pewnie niebawem wróci. Musimy wymyślić coś, co da mu nieźle popalić. Facet uwielbia po polowaniu nażreć się grochówki i później nie daje mi żyć. Chciałem dorzucić mu coś do gara z tym paskudstwem, ale nie mam pomysłu, co mogłoby być odpowiednie. Mir gefällt seine Gesichtstextur, die ist echt cool. Ist echt mal was anderes. Ich werde deine Spiele nicht spielen. Ich werde versuchen, mir etwas einfallen zu lassen. Also der will, also sein Kumpel, der kommt da irgendwie von der Jagd wieder und der will irgendwie sein Essen präparieren, jetzt nicht vergiften, sondern nur spaßig einen Streich spielen quasi. Tja, und er will jetzt, dass ich mir quasi helfe, ihm helfe, mir was einfallen zu lassen, was ich in seiner Erbsensuppe mischen könnte. Das ist schon ziemlich weird irgendwie. Postaram się coś wymyślić. Tylko się pośpiesz. Berter może wrócić lada moment. Ich habe eine Idee für die Erbsensuppe, also erstmal beklauen wir ihn. Maulwürfe können fliegen. Okay. Ich habe eine Idee für die Suppe. Mam pomysł odnośnie grochówki. Tak, gadaj. Etwas Schweres zur Mahlzeit hinzufügen. Probieren Sie es mit roten Pfefferkörnern. Ja, rote Pfefferkörner. Spróbuj tych ziaren czarnego pieprzu.
brzmi nieźle. Już nie mogę się doczekać, gdy zobaczę jego wykrzywioną mordę po tym posiłku. Dobra, chodź ze mną, doprawisz zupę, a ja stanę na czatach. Dlaczego ja mam doprawiać? A wiesz, jak wygląda Berter? No właśnie, jak masz wypatrywać faceta, którego na oczy nie widziałeś? Właź do chaty i zajmij się tym garem. Tylko szybko. Okay. Ich soll das Essen präparieren. Aufpeppen von Berpas Gericht. Den ganzen Sack mit diesem Ledersack einfach reinwerfen, okay. Jak? Gotowe? Tak. Berter będzie miał niezłą ucztę. Dobra, resztą zajmę się już sam. Łap te kilka butelek rumu w ramach nagrody. Dzięki za pomoc. Okay, 5-mal rum erhalten. Und die Quest ist schon erledigt. Aber mal so nebenbei gemacht. Wenn ich jetzt einmal hier bin, würde ich doch nochmal gegen den Typen hier kämpfen wollen. Weil ich muss Leute zusammenschlagen, um meine Reputation zu erhöhen. Das ist ein interessantes Konzept in diesem Lager. Und ich möchte mein neues Schwert natürlich weiter einweihen. Hey, przyjacielu, zapomniałeś o mnie? Masz coś dla mnie? Nein, es ist vorbei. Nie, koniec z tym. Myślisz, że tak łatwo się wywiniesz, frajerze? Der ist natürlich Meister, Alter. Warum sind hier alle Meister? Das ist ja ein bisschen übertrieben. Na, wenigstens teile ich jetzt ordentlich Damage aus mit der Stärke und dem Schwert. Und der hat nur eine leichte Rüstung, sag ich jetzt mal. Und er kämpft sehr offensiv. Gib mir deine Waffe, dein Gold. Ja, so kann ich meine Geldvorräte jetzt wieder ein bisschen aufpeppen hier. Ach, übrigens. Ich habe ja noch den Gürtel hier, der mir die Stärke bringt, aber ich brauche... Ja, sehr gut. Haben wir den nächsten hier zusammengetreten. The Duel with Ripper. Davon hat ja auch der andere Typ gequatscht. Der uns als erstes auf die Fresse gegeben hat. Okay. Ich glaube, wir kommen ganz gut voran hier. Haben das nächste Duell gewonnen. Ich würde jetzt nochmal ganz gerne ein Duell gegen diesen Terry machen, oder wie der hieß. Der hieß doch irgendwas mit T, hieß der doch. Ah, ich weiß nicht. Ich überlege mir, diese südländische Rüstung zu kaufen. Die sieht zwar bestimmt nicht so geil aus, aber ich hätte die ganz gerne. Weil die halt... Ich brauche halt Rüstung, ne? Ich brauche halt bessere Rüstung jetzt. Ich glaube, lange werde ich mit dieser Klamotte, die ich jetzt habe, nicht mehr weit kommen. Ich glaube, hier ist spätestens Schluss jetzt für die Klamotte. In diesem Gebiet, in diesem Kapitel. Larry hieß der. Was ist mit Aufreißer? Den habe ich gerade verprügelt. Co z tym rębaczem? Tylko się nie śmiej. Drań przez kilka dni z rzędu wyciągał ze mnie kasę, a gdy się w końcu postawiłem, załatwił mnie dwoma ciosami i zabrał ostatnią sakiewkę. Teraz zostały mi tylko jakieś resztki złota. Vielleicht kann ich versuchen, es zurückzubekommen? Może spróbuję ją odzyskać. Naprawdę? Podzielę się z tobą jej zawartością, a było tam ponad 100 sztuk złota. Mam nadzieję, że ta świnia jeszcze wszystkiego nie wydała. Rębacza powinieneś znaleźć gdzieś za karczmą. Okay, jetzt muss ich den doch nochmal verprügeln. Aber lass uns doch erst nochmal trainieren. Potrenujmy. Masz piwo? Tak, zaczynajmy. Dobrze, chodź za mną. Okay. Jetzt werde ich den nochmal zusammentreten. Diesmal schon. Diesmal werde ich es schaffen. Tja, ich werde wahrscheinlich diese südländische Rüstung kaufen müssen. Ich bin mal gespannt, wie die aussieht. Aber 1500 Gold ist schon eine Summe. Aber die hat ganz gute Schutzwerte, habe ich vorhin, also in der letzten Folge, ne? Wenn ihr die nicht gesehen habt, schaut es euch nochmal an. Aber die hatte ziemlich gute Schutzwerte gehabt. Ich denke, ich werde die mir holen müssen, um hier weiterzukommen. Temporär quasi. Zaczynajmy. Niech wy... Diesmal bin ich vorbereitet. Alter, aber der ist echt stark. Ich mach dem kaum Schaden, Alter. Ich glaube, der ist so ein bisschen Indikator dafür, wann man bereit ist, in der Arena zu kämpfen. Alter, der ist zu strong. Wir können ihn schaffen. Nice, ich hab's geschafft. Gib mir mal dein Schwert. Danke dafür.
Puh, das tat schon weh, muss ich sagen. War wieder ultra knapp, Alter. Das war jetzt schon der zweite oder dritte Kampf, der so super knapp ausging. Och, cholera! Jesteś naprawdę niezły. Cóż, chyba rzeczywiście nie jestem stworzony do miecza. Nicht geboren, um Kämpfer zu sein, Junge. Du hast mich übelst zusammengetreten, Alter. Okay, I have made myself known to the people of the Haven as a capable fighter. Wahrscheinlich als fähiger Kämpfer. I think that should be enough to lower my entry free, but I can always continue to compete against others. Okay. Also das sollte reichen, um hier einen Eindruck bei den Leuten geschaffen zu haben. Ich habe 3 verprügelt hier, erfolgreich, aber ich kann natürlich weitermachen. Wenn ich andere Provokationen habe, dann kann ich natürlich weitermachen. Ja. Ich habe gehört, du trägst Larrys Gold. Wie wär's? Du hast meine 20 Goldstücke. Jak tam? Masz moje 20 sztuk złota? Co? Role się odwróciły. Dawaj kasę. No dobra. Nie bij mnie więcej. To wszystko, co mam. Okay, und Larrys Gold will ich übrigens auch haben. Podobno masz przy sobie sakiewkę Larego. Może mam, a może nie mam. Co cię to obchodzi? Larry chciałby ją odzyskać. No dobra, nie bij mnie więcej. To wszystko, co mam. Okay, der Typ ist echt eine ganz schöne Pussy. Wenn man den einfach besiegt hat, dann traut er sich echt gar nichts mehr, okay? Ja, wir haben Larrys Gold zurückgekommen. Der Typ ist echt nett so, das geht in Ordnung, der kann sein Geld wieder haben. Dein Gold. Odzyskałem twoje złoto. Wspaniale, ale chyba wolę nie znać szczegółów. Tak czy inaczej, chętnie się z tobą podzielę. Dobra, trzymaj. Dzięki, proszę, masz tu trochę złota jako nagrodę. Równy z ciebie gość. Ja, der ist echt in Ordnung. Kannst du mir irgendwas beibringen? Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie. W tym środowisku trzeba sobie jakoś radzić. Więc nabrałem całkiem niezłej wprawy w otwieraniu zamków i dobieraniu się do własności innych. Wyłóż trochę złota, to chętnie cię tego nauczę. Taschendiebstahl und Schlösser knacken. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Können wir gut gebrauchen. Okay, dann, ja, was der Lautenspieler, kann ich mit dir quatschen, wie geht's dir? Jak leci? Nie widzisz, że jestem zajęty? Zostaw mnie w spokoju. Boah, der hat eine kräftige Stimme, der Sprecher. Mann, ich würde gerne mit den Mädels kopulieren irgendwie, aber ich weiß nicht. Oscar. Wie geht's, was man ihm machen? Ich frage erstmal, wo er herkommt. Skąd pochodzisz? Z Wysp Południowych, nie widać? Cortes pozbierał nas wszystkich razem. To były czasy. Jedynie Tiago nie jest z naszych stron. Tiago? Przyjęliśmy go jeszcze za dzieciaka. Pomógł nam umknąć przed paladynami. Gdyby nie on, na pewno spotkałeś go w drodze do przystani. Ja, den Tiago hab schon getroffen, okay. Was machen die Wachen hier? Co tu robią ci strażnicy? Jakiś czas temu się tutaj przypałętali. Cortes wszystko z nich wycisnął i przynajmniej teraz mamy pewność, że straż nie ma pojęcia o naszej kryjówce. Nie ma z nich już zbyt wiele pożytku, ale przynajmniej służą jako kontakt z pozostałymi renegatami na wyspie. A nasz kapitan lubi wiedzieć, co w trawie piszczy. A der hat jetzt hier quasi von den beiden Wachleuten gesprochen aus der Stadt. Ja, wie geht's? Czym się zajmujecie? Kiedyś odwiedzaliśmy wszystkie porty królestwa. Dziewczyny, butelka wina w ręce. Rozmarzyłem się. Nie mogę ci za wiele opowiedzieć o naszych źródłach dochodu. Może Cortes znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie? Was ist das hier für ein Ort? Co to za miejsce? To słynna Lorietta! Okręt starego wilka morskiego, Corteza. Tak, właśnie tego, który siedzi w tym domku na podwyższeniu. Kiedyś byliśmy z Morą handlarzy, ale w końcu morze nas pokarało. Ale gdy jedno umiera, rodzi się nowe. Dlatego właśnie możesz się napić pysznego piwka we wnętrzu okrętu. Czy to nie jest wspaniałe? Tylko moja tawerna ratuje mieszkańców przystani przed śmiercią z nudów. Was das Schiff selbst in eine Taverne umgebaut? Sam przerobiłeś statek na tawernę? No, nie sam.
Częściowo pomogli mi członkowie załogi, ale głównie mój kumpel, Vincente. Kupa roboty, ale efekt chyba zadowalający. Okay, er hat quasi mit seinem Kumpel Vicente das Boot zu einer Taverne umgebaut. Okay, und was ist mit dem Hafen? Chodziło mi o przystań. A, przystań łotrów. Cóż, pewnie zauważyłeś, że ciężko tu dotrzeć. Obowiązuje tu taka zasada, że każdy dba o własny zadek. Żadnych strażników, sędziów czy królów. Robisz, co ci się podoba i sam za to odpowiadasz. Znajdziesz tutaj łowców przygód, średnio uczciwych handlarzy albo ludzi, którzy po prostu nie chcą płacić podatków. A, i jest chyba nawet dwóch dezerterów ze Straży Miejskiej. Bardzo ciekawe miejsce. Owszem, czujemy się tu jak w domu. Okej. Tja, aber den Mädels dürfen wir hier wahrscheinlich nichts machen. Belastend. Das hätte sich super angeboten. Die Szene. Oh, wer bist du denn? Ah, der Vincente. O, nowy. Jak ci się udało tu dostać? Jestem Vincente. Mogę ci jakoś pomóc? Wer bist du? Kim jesteś? Jestem jednym z ludzi Corteza. Wypłynęliśmy za młodych lat z Wysp Południowych ze złotymi przygodami i widzisz, gdzie nas morze poniosło. No, ale nie ma co narzekać. Głodem tu nie przymieramy, jakoś sobie radzimy. Pytałeś, kim jestem. Jestem jednym z najlepszych wojowników na tych pieprzonych bagnach. Okay, jest einer der besten Köche und Kämpfer. Kannst du mir was beibringen? Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę cię nauczyć walki bronią jednoręczną, dwuręczną i wszystkiego, co jest z tym związane. Ale nie jest to tania sprawa. Może jakoś się dogadamy. Wybacz, kolego, ale jeśli w tej okolicy będzie się pracowało za pół darmo, to nie przeżyjesz nawet tygodnia. Na pewno będzie cię stać. Oczywiście, jeśli jesteś obrotny. Kim? Hast du was für mich zu tun? Masz dla mnie jakąś pracę? Nie, popytaj u Corteza, bo Oskar chyba też nic dla ciebie nie ma. Okej, okay, ich muss mich an diesen Cortez halten, alles klar. Gut, wir haben ein bisschen Bier, das nehmen wir einfach mal mit. Ah, der Typ hat Gorns Axt. Interessant. Na gut. Okay. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge. Achso, mit Fuchs können wir noch reden eigentlich. Erstmal beklauen wir den. Wie geht's dir? Co słychać? Nieważne ile flaszek kupisz. Zawsze będzie o jedną za mało. Okay, oh, ja, nix. Viel zu melden. Aber 20 Gold, egal. Ja, in der nächsten Folge werden wir mal die Quests unter den Schurken. Nee, Flucht und. Nee, vergrabene Schätze und Blutgeld angehen. Wir müssen den Deal mit für den Cortez abwickeln und wir müssen dem alten Mann helfen, den Schatz zu finden. Das machen wir in der nächsten Folge. Und ja, ich sage einfach mal danke fürs Zusehen. Lasst gerne Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Folgt mir gerne auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.